ściany i tej realizacji wykonawczej. Zaprosiliśmy do tego udziału, wysłaliśmy zaproszenia i zaprosiliśmy artystów, chcieliśmy z całego świata. Udało nam się z 34 krajów, udało nam się z 43 uczelni i w tym z 8 polskich. Cieszę się bardzo, że pojawiają się tam kafle na przykład w takich tradycyjnych technikach. Z Turcji zostały przysłane kafle, które dokładnie odzwierciedlają ich umiejętności w malarstwie naszkliwnym. Z Chin dostaliśmy kafle robione w technice seladonu, całe takie turkusowe, przeźroczyste, jak wodne takie, z reliefem podszkliwnym, więc są takie rzeczy wyjątkowe. Można by na bazie tego muralu oprowadzać właściwie po historii i po technologii ceramiki. Wrocław ma tradycje i to przedwojenne, wielowiekowe odnośnie szkła i ceramiki. Tutaj była też szkoła przed II wojną światową na Akademii Sztuk Pięknych niemieckiej, była też ceramika obecna i została ona też tutaj zaraz po wojnie reaktywowana. I Wydział Ceramiki i Szkła jest jedynym wydziałem w Polsce na wyższej uczelni artystycznej. Mural otwieramy, odkrywamy właściwie dla mieszkańców Wrocławia 10 listopada, to jest czwartek o godzinie 12.